Aktorka przeszła ostatnio niebywale ciężkie chwile. Gwiazda niemalże straciła oko po tym, jak została pogryziona przez swojego psa. Następnie podjęła dramatyczną decyzję. Zdjęcia, które zamieściła za pośrednictwem Instagrama, są tylko osób o mocnych nerwach. Aktorka, Aleksandra Prykowska, podzieliła się w sieci ciężkimi przeżyciami, które miały miejsce w ostatnim czasie. Polska gwiazda z całkowitą szczerością przedstawiła całą historię. Aktorka pogryziona przez swojego psa Aleksandra Prykowska za pośrednictwem mediów społecznościowych pytana była przez swoich obserwatorów, dlaczego przestała publikować nowe posty. Aktorka zamieściła swoje zdjęcie z psem i poinformowała fanów o sytuacji, w której się znalazła. Nie ma mnie tu ostatnio. Piszecie do mnie co z czytaniami? Niestety nie jestem teraz w stanie się nagrywać. Miałam wypadek i musiałam podjąć najtrudniejszą decyzję w moim życiu. Nie chcę teraz pisać o szczegółach, gdyż najważniejsze jest dla mnie, aby chronić to, co mi pozostało. Nie piszę tego, aby was niepokoić. Żyję i jestem zaopiekowana, napisała. Jak przekazał serwis Pomponik, Aleksandra Prykowska została pogryziona przez swojego psa, którego adoptowała ze schroniska. W przeszłości pies gryzł także swoich poprzednich właścicieli. Aktorka miała zostać pogryziona w czasie kąpieli. Po prostu nie mogę w obecnym stanie pracować. Ale mam nadzieję, że wkrótce to się zmieni, a to moje niezwykle trudne doświadczenie ma się czemuś przysłużyć. Nie wiem jeszcze czemu, bo jego konsekwencje mnie przerosły. Są sytuacje w życiu, które nas zmieniają na zawsze. Mam nadzieję, że wrócę do was lepsza. To zdjęcie zrobiłam 8 kwietnia tego roku na wspólnym spacerze z Logim na terenie AWF-u w Warszawie, dodała. Aktorka podjęła decyzję. Aleksandra Prykowska w ostatnich dniach załączyła kolejny post, w którym przekazała, że niebawem odbędzie się kolejna wizyta na oddziale okulistycznym. Aktorka dodała w nim, że lekarze z oddziału uratowali jej oko. Dziś czeka mnie kolejna wizyta na oddziale okulistycznym. Chciałam z całego serca podziękować lekarzom Piotrowi Tomaszewskiemu i Marii Gąsce-Dzwonkowskiej za uratowanie mi oka. A was, kochani, uspokoić, że robię wszystko, co w mojej mocy, żeby dojść do siebie, wrócić z moimi czytaniami i całą resztą, napisała w ostatnim poście. Dwa. Niestety, Aleksandra Prykowska po pogryzieniu podjęła decyzję, by oddać swojego psa z powrotem do schroniska. Jak przekazała aktorka, oddanie psa do schroniska było dla niej bardzo ciężką decyzją. Fotografia Aleksandra Prykowska / Instagram Radio Z.